Ekscelencja mówił o uczynkach miłosierdzia i patrząc, mówiąc o życiu tutaj ziemskim, mamy świadomość, że przewodnikami są księża. Dlaczego oni ciągle mówią o uczynkach według ciała, a nie duszy? Dlaczego o tym się nie mówi? Przecież tutaj żyjemy chwilowo, zbieramy zło i zbieramy swoje dobro, żeby po przejściu na tą drugą stronę stanąć przed Panem, no i będziemy żyć wiecznie. Byłam świadkiem na studiach podyplomowych apostolstwa świeckich, powiedział tak, bo to jest właśnie uczynek miłosierdzia, który ściąga nas do piekła. Po spowiedzi Komunii Świętej, ja, ekscelencja i każdy tutaj jest już Bogiem. A na końcu podsumował, nawet jak piekło istnieje, to w piekle na końcu nikt nie zostanie, nawet diabeł zostanie zabrany z piekła do nieba. Ekscelencjo, czy ksiądz tak może mówić? Czy ksiądz tak może mówić? Jak powiedział, to znaczy, że może. Natomiast istotnie pytanie jest takie, czy to, co powiedział, jest zgodne z nauką Kościoła. I tutaj nie musimy się wielce przekonywać, że nie. Dlaczego natomiast niektórzy, nieliczni księża, teologowie tak się wyrażają? No, trzeba by ich zapytać, skąd mają taką wiedzę, na jakiej podstawie. Kościół katolicki swoją doktrynę, swoją naukę opiera na objawieniu, na tradycji Kościoła. Ona jest pod tym względem jednoznaczna. I można raczej podziwiać tych, którzy mają w sobie tyle, w cudzysłowie, odwagi, by głosić publicznie coś, co z tą doktryną katolicką nie ma wiele wspólnego. Tyle, co mógłbym odpowiedzieć.